W tym filmiku chciałbym powiedzieć Ci co nieco o mikrofonie Rode VideoMic Mi. Widzisz go tutaj w moich rękach. Jedna część, druga część i dead kitten. W zasadzie mikrofon jak mikrofon, ale motywem do jego zakupu była wiadomość, że Twitter oraz Instagram pozwalają na wgrywanie szybkich filmików oraz transmisji tych filmików ze smartfonów. Podobno też można wgrywać jakieś filmiki na Snapchat. Niestety ze Snapchatem jeszcze nie mam wiele do czynienia. Nie miałem tak naprawdę w ogóle. I postanowiłem więc przetestować tą możliwość. Przez parę dni bawiłem się bez mikrofonu zewnętrznego. Wrażenia miałem mieszane. No, o ile dźwięk w domu był jeszcze do zniesienia, to na zewnątrz już były problemy z wiatrem. Montaż tego mikrofonu jest bardzo prosty. Bierzesz jedną część, bierzesz smartfona, tutaj masz jakieś tam gniazdo, wkładasz tutaj, ładnie stabilizujesz, cyk, już mam połowę sukcesu. Zakładam dead kittena, włączam smartfona na tryb samolotowy. Trochę kłopotu zawsze mam tutaj z dotykowym odblokowaniem ekranu, jak to robię palcem. No i voila! Biorę taką laseczkę, którą sobie kupiłem. Taki wysięgniczek firmy Manfrotto. Montujemy i jesteśmy praktycznie w domu. Jeszcze tylko znaleźć, o jest aparat. Jest aparat. Włączam. Pokazuje mi się tutaj, oj, pokazuje mi się nagrywanie za pomocą mikrofonu zewnętrznego, ale muszę na chwilę wyłączyć i niestety obrócić na mikrofon. Obrócić tutaj na moją twarz, jesteśmy w domu. Jeszcze raz obracam na moją twarz. No niestety za bardzo tutaj się nie nagram, ale chodzi mi tutaj o pokaz dźwięku, zgranie dźwięku z zoomem i możemy nagrywać. Także w sumie ten mikrofon jest ok. Przede wszystkim jest bardzo prosty w obsłudze, tak jak zobaczyłeś. W zasadzie już w tej chwili jest podłączony do smartfona, ustabilizowany. Z tyłu masz takie gniazdo odsłuchu. Także jak chcesz sobie wziąć słuchawki i posłuchać przez słuchawki, co nagrywasz, to będzie fajnie. Właśnie to w tej chwili zrobię i praktycznie słyszę, co nagrywam. Także zdejmę słuchawki, żebym dziwnie nie wyglądał. Powtarzam jeszcze raz, w cenie masz ten wiatrofon i na pewno to będzie rzecz bardzo użyteczna w terenie, zapobiegniesz szumom, jakim zewnętrznym szumom wiatru. I ważna rzecz tutaj, bo Rode zaleca tenże mikrofon do takich smartfonów, które mają obiektyw po odwrotnej stronie niż wejście mikrofonowe. Po prostu Ci zasłoni dead kitten, zasłoni mikrofon obraz. Wrażenia z używania tegoż to mikrofonu na Galaxy mam bardzo pozytywne. Z iPhone'ami doświadczenia nie mam w ogóle, bo nigdy iPhone'a nie miałem. Jedna rzecz, która mnie boli, są bardzo wrażliwe na łączenie się telefonu ze stacją bazową. Dopiero gdzieś później zobaczyłem jakieś wideo, że Rode zaleca używanie trybu samolotowego. No ale jak chcesz zrobić jakąś szybką transmisję z terenu, gdzie nie masz Wi-Fi, to może być problem. Zobaczysz to na moim jakimś początkowym materiale, że gdzieś byłem daleko w polu od stacji bazowej, cały mi się czas z tą stacją bazową łączyło i takie jakieś piski
jakieś takie brzęki ładnie usłyszysz. I jest to o tyle dziwne, że podobny mikrofon, który Rode stworzył, bodajże się nazywa Video Mikro, dokładnie ten sam mikrofon, tych problemów nie ma. Nie pokażę Ci to w teście, ale zobaczyłem to na jakimś filmiku wideo na YouTubie. No i w zasadzie pozostaje Ci tylko zobaczyć parę testów dźwięku, zarówno z tym mikrofonem, jak i bez niego. Oczywiście jako gość, który nagrywa smartfonem w terenie, kupiłem jeszcze taki wysięgnik Manfrotto. Ładnie. Tutaj masz jego opakowanie. Compact Extreme, prawda? W sumie ma jeszcze jakąś końcówkę do GoPro. GoPro niestety też jeszcze nie mam. Wygląda to tak i chodzisz sobie po prostu i działasz. Także jeszcze raz powtarzam, za chwilę zobaczysz parę testów dźwięku, po prostu taka surówka, jak nagrałem w terenie, zarówno z mikrofonem, jak bez niego, natomiast jak chcesz obejrzeć trochę więcej filmików z moim udziałem i przy użyciu tegoż to smartfona i tegoż to mikrofonu, po prostu wejdź na mój Instagram Dariusz Kraśnicki, tam są jakieś tam moje ciekawe relacje. Cześć! Robię teraz test mikrofonu Rode Stereo, w zasadzie nie Rode Stereo Video Mic, tylko Video Mic Mi. W tej chwili Samsung Galaxy działa bez żadnego mikrofonu. Specjalnie stanąłem w polu. Mam nadzieję, że słyszysz ten wiatr, że jest kiepsko. Teraz ładnie podłączam mikrofon zewnętrzny. Moment. Podłączam mikrofon zewnętrzny. W tej chwili podłączyłem mikrofon zewnętrzny Video Mic Mi. Video Mic Mi dalej. Słychać bardzo kiepsko, a może lepiej słychać, ale słyszysz te podmuchy wiatru i za chwilę założę detki tena i będzie reszta tej próby. Futro już jest na mikrofonie. Jeszcze raz spojrzyj na mnie, pole tu, pole tam. No, musisz słyszeć jakąś poprawę. Taka jest przynajmniej moja cicha nadzieja. Taki był cel tego testu. Nagrywam na Galaxy S6, wyciągnięty gdzieś tam z szafy. Rode Video Mic Mi z futerkiem. I dalej testujemy Video Mica Mi. Przejechał tam samochód. Mam nadzieję, że jak samochód przejeżdżał stamtąd tam, to słyszałeś, że najpierw było słychać trochę szumu, potem szumu słychać nie było. Dalej nagrywam z detkitenem, z futerkiem. Słyszę, że tam jedzie kolejny samochód. Wiatr zaczął wiać, ale weźmy, zróbmy tam. Tam w tej chwili jedzie jakieś autko. Wiatr, że tak powiem, duje. Jest teraz mocniejszy podmuch. I powinieneś słychać, powinieneś, żeś usłyszeć to autko, prawda? Tu jedzie autko. I zobaczymy, czy to autko usłyszałeś w swoich słuchawkach. Aby, że tak powiem, test poprowadzić dalej, zdejmuję tena. Trochę to problemu z tym jest. Czyli Rode Video Mic Mi. Auta jadą z tyłu, jakiś autobus. Ale zobaczymy, jak to się ma wszystko do jakości dźwięku. O, ten autobus powinieneś słychać. Słyszeć.
futerko jest tutaj, także wiatr też powinieneś słyszeć. I teraz zdejmę monik. To co w tej chwili leci, leci wyłącznie z wewnętrznych mikrofonów Galaxy S6. Oczywiście bez żadnego deadkitena. Wieje naprawdę. Jestem na jakichś polach. Tam jadą jakieś auta, prawda? Czyli powinieneś te auta też jakoś usłyszeć. I jeszcze jeden test tego mikrofonu. Videomic Mi. Z tyłu powinieneś słyszeć hałas samolotu. Natomiast w tej chwili odwróciłem się tyłem do... W zasadzie ja odwróciłem się przodem, a mikrofon tyłem. I w teorii powinien hałas samolotu troszeczkę zniknąć. I jeszcze raz. Z tyłu jedzie jakieś autko. I autko przejechało tam. A za to przyjechało to autko. Także świąteczny test Rode Videomic Mi i Samsung Galaxy S6. Wybrałem to miejsce tylko dlatego, że jest blisko lotniska. Jest troszeczkę ruchu samochodowego. Wiatr wieje. Mam nadzieję, że zaraz jakieś samochody przejadą. Natomiast troszeczkę symuluje to jakąś narrację, którą mógłbyś teoretycznie robić. O, jedzie sobie jakieś autko. Oczywiście mikrofon jest ustawiony do mnie, do twarzy. Wiatr naprawdę wieje. Jedzie drugie autko. I zaraz zrobię test taki, że zdejmę mikrofon zewnętrzny z Galaxy S6. O, teraz jest, jedzie pełno autek. Tak słyszysz to autko. Jak mikrofon odwróciłem w drugą stronę. Za chwilę zdejmuję mikrofon zewnętrzny z Galaxy S6. Albo zrobimy to inaczej. Najpierw zdejmujemy deadkitena. Coś mi trochę ciężko idzie. No niestety zdjąłem od razu całego deadkitena z mikrofonem. Masz teraz porównanie dźwięku. Jedno autko, drugie autko, wiatr wieje. Przypuszczam, że materiał jest, no, nie nadaje się do jakiegoś lepszego użytku. Jestem, buzia moja jest około 20 cm od mikrofonu. Jaki dźwięk jest bez mikrofonu i bez deadkitena, słyszysz sam.